Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie sok Kubuś o smaku jabłka, marchwi i banana. Tutaj, jak sami wiecie, jest to butelka, która ma 300 ml, a zatem to jest taka klasyczna butelka, którą zawsze warto sobie wziąć, na przykład jeżeli ktoś idzie czy do szkoły, czy gdzieś tam na studia, czy po prostu do pracy. Bardzo fajnie sprawdza się właśnie jako napój do drugiego śniadania. To, co warto również wiedzieć na temat tego produktu, że jest to produkt stosunkowo taniej, ponieważ taka butelka w sklepie kosztuje około 2,50, przynajmniej ja za mniej więcej taką cenę zakupiłem właśnie taki sok. No i tutaj macie napisane, że to sok właśnie z owoców i marchwi, 100% częściowo z soku zagęszczonego z dodatkiem witaminy C. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj właśnie mamy sok jabłkowy zagęszczonego soku, przeciery z marchwi i bananów, no i witaminę C, a zatem pod względem składników wygląda to naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi natomiast o wartość odżywczą, no to ona zawsze podawana jest oczywiście w 100 ml. No i tutaj macie energię podaną 45 kalorii, dalej mamy również tłuszcz 0,1 grama, węglowodanów mamy 9,9 grama, no i w tym cukry 9,5 grama, zatem trzeba pamiętać, że tutaj właśnie są takie cukry, taka ilość. No i dalej mamy również błonnik 1,1 grama, białko 0,4 grama, no i sól 0,05 grama. No i oczywiście, tak jak wspomniano wcześniej, napój czy też sok wyposażony został również w witaminę A czy witaminę C. No i tak to mniej więcej wygląda pod względem składu i wartości odżywczej tego produktu. A zatem może teraz sobie otworzymy ten napój. Tutaj oczywiście należy sobie leciutko wyłamać zabezpieczenie, że tak powiem, tutaj tej nakrętki. No i teraz oczywiście spokojnie można sobie taki napój otworzyć. Można oczywiście bezpośrednio sobie pić z tej nakrętki, natomiast ja wezmę może sobie tutaj szklankę, no i oczywiście sprawdzimy, przelejemy sobie ten napój do szklanki, zobaczymy jak on wygląda po nalaniu do szklaneczki, a zatem przelewamy sobie tutaj właśnie troszkę ten napój. On oczywiście jest lekko gęsty, natomiast chwilę nam też to zajmie, że zanim uda nam się to wszystko przelać, a zatem uzbrojcie się w cierpliwość, zaraz sobie zobaczymy jak to wszystko już wygląda po nalaniu. A zatem po nalaniu ten sok prezentuje się mniej więcej w taki sposób, jak sami widzicie, bardzo apetycznie to wszystko wygląda. Po nalaniu od razu tutaj unosi się taki fajny zapaszek marchwi, fajny zapaszek banana, jak i również jabłka, zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy stricte związane z zapachem tego produktu, tego soku. Natomiast sprawdźmy jeszcze jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o smak tego soku, a zatem próbujemy sobie właśnie tego soku, no i sprawdźmy i ocenimy sobie jak to wszystko smakuje. No jeżeli chodzi o smak, myślę, że tutaj wystawiłbym notę 9,5 na 10. Naprawdę jest to dobry sok. Myślę, że tutaj nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Jeżeli zatem lubicie soki o smaku jabłka, marchwi czy bananów, no to myślę, że tego typu propozycja będzie naprawdę dobrym wyborem w sklepie spożywczym. Oczywiście trzeba wiedzieć, że sok Kubuś ma taką konsystencję bardziej gęstawą. Jeżeli zatem lubicie tego typu soki, no to myślę, że jak najbardziej warto postawić właśnie na sok Kubuś w takim smaku. A zatem to by było wszystko, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie na temat soku Kubuś, a tymczasem dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i zachęcam oczywiście do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach.